Tajemniczy i opuszczony do dziś neogotycki szpital, w którym tworzono rasę aryjską. To właśnie tutaj Hitler chciał stworzyć w cudzysłowie fabrykę dzieci. W tym odcinku postaramy się znaleźć coś, czego nie widzieliście w poprzednich materiałach o tym właśnie obiekcie. Czy się udało? Zobaczcie sami. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj zajmiemy się i wyjaśnimy co nieco projekt Lebensborn, czyli źródło życia, mianowicie miejsce, które jest za mną, zwane pałacem. No nie do końca, bo nigdy pałacem nie było. Jest to stary szpital neogotycki i nie tylko, bo później przejęła go III Rzesza. Zapraszamy Was do oglądania. Musieliśmy chwilkę przeczekać ze względu na grupki, które przyjechały zwiedzać pałac. Mam nadzieję, że nikogo już w środku nie będzie. Zmierzamy do głównego wejścia. Czy się główne w sumie jest zamknięte? Tutaj takie boczne. Niestety wszystko rozwalone i wyrabowane. Piwnicę może zostawimy na sam koniec. A ja włączę latarkę. O, właśnie zabiły dzwony. Dodały troszkę klimatu. Sobie tylko rozjaśnię. Na jakieś 40%. Dobra, 50%. Wystarczająco. Na pewno nie w każdym miejscu trzeba będzie używać lampy. Natomiast będą pomieszczenia, które trzeba będzie doświetlić. Nie wiem, gdzie zbytnio iść, ponieważ jestem tutaj pierwszy raz. Tutaj jakieś okafelkowanie, może była to jakaś kuchnia. Instalacja została rozkradziona. Zrobiliśmy małe kółko. Fajnie, że zachowała się w tym miejscu posadzka. Futryny również w oryginale. Stara przekaźnikownia z bezpiecznikami. Strasznie zniszczone, no. Też spodziewałem się lepszego stanu, ale nie przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, żeby zobaczyć dokładnie aż tak wnętrze, czy jakieś artefakty, które pozostały. Tylko przyjechaliśmy tutaj dla samej historii. Nie wiem, czy wiecie, ale Himmler oraz Hitler prowadził, tak to było główne wejście, oraz Hitler prowadzili projekt Lebensborn. Mianowicie źródło życia. Projekt polegał na tym, głównie na tym, że kobiety, nie tylko Niemki, bo kobiety z całego świata, odbierano im dzieci. Niektóre oddawały dzieci dobrowolnie, niektóre czuły w tym zaszczyt. Dlaczego? Po co to robiono? Chodziło o tak zwaną rasę aryjską. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, można sobie zawsze wygooglować. Chodziło o stworzenie rasy idealnej, rasy panów. Według Hitlera miały to być dzieci o blond włosach z niebieskimi oczami. Można powiedzieć, że chodziło o to, że była taka lepsza rasa ludzi, która miała później rządzić światem i wykonywać plany Hitlera. Jego wizje, te kobiety tutaj, jak i w innych miejscach, bo to nie jest jedyne miejsce, gdzie prowadzono ten projekt. Miały rodzić właśnie dzieci dla Hitlera. Zobaczcie, tu zachowały się jakieś łóżka, ale najbardziej
Zainteresowały mnie te drzwi drewniane. No. Jakieś oświetlenie również pozostało. Kiedyś tutaj właśnie tak czułem, że stąpam po czymś z drewna. Parkiet, posadzka drewniana. Udało się, zachowała się. Kiedyś obiekt nie był tak łatwy, jeśli chodzi o zwiedzanie. Nie był tak łatwo dostępny, ponieważ był pilnowany. Był pilnowany bardziej przez lokalnych mieszkańców. Jakoś w 95 roku gmina Świdnicy, tutaj były toalety, gmina Świdnicy sprzedała ten szpital prywatnemu właścicielowi, który najprawdopodobniej pochodził z Niemiec lub był tylko pochodzenia niemieckiego. Tutaj zapewne znajdowała się winda, która woziła jedzenie oraz lekarstwa, inne przydatne rzeczy. Taka winda towarowa. Powracając do tematu naszego niemieckiego właściciela, kupił to w 95 roku bodajże i porzucił projekt. Projekt miał zostać hotelem. Taki miał plan. Natomiast plan nie wypalił. Plan nie wypalił i zostawił to. No po prostu porzucił cały obiekt. Natomiast obiecał mieszkańcom, że jeśli będą tego pilnować do jego powrotu, będą mieli zapewnioną tu pracę, ale zostaną wynagrodzeni. Bo każdy może się domyśleć, w jaki sposób mogła to być gotówka lub coś innego. I jeszcze tak do niedawna, bo jakoś ponad rok temu, biegał tutaj ze szczelbą taki bliski mieszkaniec w sumie temu budynkowi. Natomiast teraz wszystko już zostało zniszczone, te wejścia zostały wyrabowane i wchodzi teraz tutaj każdy, kto chce. Dlatego chciałem uwiecznić to miejsce, materiał, tą historię na swoim kanale. Ja tylko sobie założę rękawiczki, podejdę sobie może do jakiegoś miejsca, gdzie będę mógł zostawić na chwilę sprzęt i będziemy kontynuować. Ok, już możemy kontynuować materiał. Tutaj również zachował się parkiet. Stare okna, drewniane parapety. Warto wspomnieć, że szpital podczas I wojny światowej był szpitalem dla lotników. Wcześniej należał również do prywaciarza, do Żyda, który podczas wojny po prostu zabrał stąd najcenniejsze zabytki, cenne rzeczy i uciekł. A później przejęła go III Rzesza. Projekt Lebensborn również był prowadzony tutaj w okolicy, bo niedaleko, jakieś niecałe 30 km stąd, w Boguszowie Gorcach, również znajdował się taki szpital, gdzie te kobiety, no nie można powiedzieć, że były zmuszone, wiadomo, że były jakieś pojedyncze przypadki, natomiast one w większości były bardzo wdzięczne za to, że mogą po prostu służyć Hitlerowi. Niektóre dzieci porywano i zabierano od rodzin po to, żeby wychować je na takiego typowego sługę, że tak to ujmę, dla Hitlera. Bo takie dzieci były zabierane przeważnie w 6 miesiącu życia. O, to jest ta słynna sala z pięknymi zdobieniami i balustradą. No, coś pięknego. Jedyne pomieszczenie chyba, które zachowało się w takim stanie. Uczono takie dzieci w kompletnej ciszy. Na typowych przedmiotach nie uczono o podstawach biologii, jednakże zwrotnie, o gazach bojowych czy truciznach. W
Wpajano im, iż istnieje tylko jeden człowiek, który potrafi w razie potrzeby odzyskać germańską ziemię, a dzieci, rasa aryjska, muszą mu w tym pomóc. Uczono o trajektoriach bomb, pociskach czy innych rzeczach przydatnych podczas wojny. Okej, wracamy. Ten wielki obiekt ogólnie kiedyś musiał mieć idealne warunki ze względu na wielkie sale, dużą ilość łóżek. O, te przejście. I nie za duże. Okej. Budynek, tak jak mówiłem, podczas I wojny światowej pełnił funkcję szpitala dla lotników, a później centrum rehabilitacyjnego. No bo niestety ktoś chyba się wybiera na wycieczkę do środka. To każdy ma prawo. Jasna sprawa. Jakieś zamurowane wejścia. Szkoda, że to popada tak w ruinę. Szpital dokładnie do 1938 roku stał pusty. W sumie historia, które miały tutaj miejsce, wydarzenia raczej, przeszły już dawno do legendy. Piękny widok. Udało się znaleźć drugie wejście, trzecie przejście. Warto wspomnieć, wspominaliśmy o projekcie Źródło Życia, tłumaczeniu na polskie, że podobny projekt ma teraz miejsce Jugendamt. Nie wiem, czy poprawnie to wypowiadam, bo nie znam niemieckiego, nie lubię tego języka. To nawet słowo kocham cię brzmi, jakby ktoś chciał cię zabić. Wracając do tego projektu z niemiecką i austriacką agencją lokalną założoną w celu promowania dobra dzieci. Także wiele ma wspólnego z tą poprzednią założoną przez Hitlera, szefa SS. Prowadzoną przez szefa SS. No chyba pozostaje nam już tylko piwnica. Bo wszystko z tego, co widzę, zwiedziliśmy. Teraz jesteśmy przed tym drugim wejściem. Czy to jest piwnica? Przyłożę latarkę. To jest taki półparter, mi się wydaje. Tutaj była toaleta, nie będziemy tu zaglądać. Tutaj chyba również toalety. Tak, okej. Okay. Winda. Jak widać, mogła zjechać na samiutki dół. Jesteśmy w tym miejscu, które nagrywałem gdzieś z drugiego piętra. Już idę do ciebie. No, petarda. Widziałem to pomieszczenie chyba urządnego. Urządny przygód na kanale. Piękne. Piękne pomieszczenie, zachowało się tutaj co nieco. Ale ten wózek to petarda. Jadalnia bądź kuchnia. Chociaż te okienko, coś w stylu na wydawanie jedzenia, nie? Mogła to być jadalnia. Szafki pewnie trzymano różne przyprawy i tym podobne rzeczy. Szkło, nie strasz. Znowu spotkaliśmy się z kimś.
wyłączyło się. Co my tu mamy? Lodówka, no. Spiżarnia. Tutaj pewnie było coś w stylu chłodni, gdzie można było przytrzymywać mięso. Ewidentnie. Prąd, pewnie stalowe drzwi. Przejdziemy sobie do tamtego punktu z powrotem, gdzie byliśmy, bo jeszcze tam parę ujęć chciałem zrobić. Idziemy tam z powrotem. Okej, okay, przeszliśmy kawałek dalej. Zaraz i tam pójdziemy. Widzę, że tutaj jest w tych piwnicach więcej do zwiedzania. No to mnie ciekawi. Tutaj to pomieszczenie jest całkiem niskie, bo ja mam ponad 1,70 m wzrostu, nie za dużo ponad. Te filary. Ciekawe. Jeśli wiecie, do czego służyło to pomieszczenie, dajcie znać w komentarzu. Tutaj widzę jakiś odwiert. Nie wiem, czy ktoś robił jakąś sondę, żeby sprawdzić, co jest pod spodem. Okej, przejdziemy do pomieszczenia. Gdzie zapraszała nas Klaudia. Zobaczcie te piece. Dziwi mnie, że skradziono praktycznie wszystko, a to nadal stoi. Nie kuszę nikogo oczywiście, odradzam. I mam nadzieję, że tego nikt nie udźwignie i będzie tutaj stało do końca. Potężne. No ale jest tutaj sporo, kilkaset metrów kwadratowych do ogrzania. Co to było? Dobra, mnie straszy. Brakuje schodów. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Ale widzę, że my już chyba weszliśmy do tej drugiej połówki. Do tego małego budyneczku. Tak. Przeszliśmy piwnicami do tego małego budyneczku, który znajduje się obok. Wszystko było w takim razie połączone ze sobą. Było to jakieś pomieszczenie gospodarcze. Dużo błota. Może trzymali tutaj po prostu opał i tego typu rzeczy. O, na to wygląda tutaj taki syp. No i uda się znaleźć pojedyncze bryłki węgla, także zagadka rozwiązana. No tak, no przy piecach logiczne. Tam można przejść jeszcze, ale można też przejść od frontu. Więc nie będziemy się wspinać. I przejdziemy kawałek dalej. Buty? Tak. Gdzie? Znowu dzwon kościelny. Tam byliśmy? Stamtąd przyszliśmy, nie? Okej, to zwiedzimy sobie tutaj to dookoła. No zbiornik na wodę, no. Ogromny. Ciekawe jaka pojemność w litrach. No i przyszliśmy właśnie do tego miejsca. Niestety nic tu nie ma. Tutaj również okafelkowanie, coś typu łaźnia. Możemy przejść jeszcze tutaj obok do Klaudii, a tutaj mamy już schodki do wyjścia. Okej, tak. Więc ja się będę cofał jeszcze do tamtego pomieszczenia, bo przechodziłem bodajże dwa po drodze. Chciałbym tam zerknąć. Wszedłem właśnie do tego pomieszczenia,
które ominąłem wcześniej. Nie wiem, czy to jest zamurowane, czy po prostu. No, w sumie raczej na pewno. Ale chciałem wam pokazać. Wcześniej pokazywałem ten miejsce takie z odwiertem. Też tutaj w piwnicach, na tym parterze. A tutaj ewidentnie ktoś rozebrał praktycznie całą podłogę. Nie wiem dlaczego. Może tu było kiedyś jakieś zejście w dół i zostało po prostu zamaskowane. I zobaczcie, przybliżę wam kamerą. Jest również zrobione tutaj odwiert, czyli ktoś ewidentnie czegoś szukał lub po prostu miał jakąś informację, że tutaj z pewnością pod spodem to się znajduje. Tutaj również jakaś przestrzeń w ścianie. Więc fajnie, że można jeszcze pokazać coś nowego na tych filmach o naszym neogotyckim pałacu. Tak, ewidentnie to było zasypane i ktoś po prostu zaczął to rozgrzebywać, tylko musiał mieć o tym jakieś informacje, no bo nikt od tak nie zrywa posadzki akurat w punkcie, gdzie coś pod spodem się znajduje. A tu byłem, niech sobie idzie Klaudia zwiedzić. Ja właśnie chciałem wrócić jeszcze do tego jednego pomieszczenia z tymi zdobieniami, zrobić parę ujęć i powoli będziemy kończyć materiał. Lebensborn. Mianowicie hasło projektu miało mówić podarować Hitlerowi dziecko, Führerowi dziecko. Ze względu na to, że po prostu te dzieci oddawano mu albo z własnej woli, albo je porywano, tak jak tłumaczyłem wcześniej. Jak wspominałem wcześniej, projekt Lebensborn również około 30 km od tego miejsca był realizowany w miejscowości Boguszów w Gorce, czyli po niemiecku potocznie zwanym Gottesberg. Tam również taki projekt prowadzono. Te projekty były wprowadzane na całym świecie, ale tylko i wyłącznie przez Trzecią Rzeszę. Na celu to miało stworzenie właśnie tej rasy aryjskiej. Większość tych kobiet były po prostu, czuły się wynagradzane, czuły się zaszczycone ze względu na to, że mogły takie dziecko oddać. Nie wiem jak trzeba się czuć i kim trzeba być, żeby coś takiego zrobić, wiedząc co robił Hitler. No ale takie sytuacje miały niestety miejsce. Miejsce ze względu właśnie na tą mroczną historię, na te echo przeszłości, do dzisiaj jest, można powiedzieć, rozrywką, bo nie każdy jest pasjonatem i nie każdy po prostu przychodzi tutaj ze względu na to, żeby po prostu poczuć kawałek tej historii, tylko większość po prostu przychodzi tutaj z rozrywki lub po prostu coś zniszczyć, niestety. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękujemy za 1000 subskrypcji, bo właśnie wybiły. Bardzo jesteśmy z tego szczęśliwi. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i udostępnianiu naszego kanału. Dziękujemy, że jesteście z nami. Servus, Dark Travelsi.